Dzień dobry, z tej strony Stanisław Lem. Nie wierzę. Stanisław Lem? Sowiecki geniusz science fiction. Nie sowiecki, ale... Autor Solaris, Dzienników Gwiazdowych. Geniusz. Tak, chciałbym rozmawiać z Philipem Dickiem. Philipem K. Dickiem, amerykańskim geniuszem science fiction. Nie powiedziałbym. Odpowiedzią jest Mateusz Pakuła, którego znam jeszcze z czasów szkoły w Krakowie. Na stopie koleżeńskiej się świetnie dogadujemy, więc to było to. Do tego dowiedziałem się, że Janek Jurkowski jest tym drugim partnerem scenicznym. Z Janeczkiem się też znamy ze szkoły. Cenię jednego i drugiego, więc tutaj była również taka prywatna sytuacja, bardzo nęcąca. Z tej strony Philip Dick. Mam bardzo ważne informacje rangi międzynarodowej. Proszę mówić. Ten tekst przedstawia jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, ale skręca w niektórych miejscach raczej w stronę fikcji. I takiej, a nie innej sytuacji to nie jest w 100% prawda, więc też nieudokumentowana dokładnie, więc trzeba sobie to tak troszeczkę dopisać. Co o tym myślicie?